Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy w hodowli Zygmunta i Grzegorza Wolertów z miejscowości Liniowiec. To jest miejscowość położona pod Starogardem Gdańskim. I właśnie w tym oddziale też koledzy tutaj lotują. Mamy dzisiaj poniedziałek. To jest taki nietypowy dla lotów, gdyż z reguły loty są, tak się starają wszyscy organizować w oddziałach loty, aby one były w sobotę, niedzielę, w dni wolne. Natomiast wczoraj z uwagi na warunki atmosferyczne, gołębie, które były w miejscowości Minensdorf w Niemczech z tego oddziału właśnie, nie zostały wypuszczone. I może to z pożytkiem, gdyż byliśmy u kolegi Grdenia i tam widzieliśmy, że warunki atmosferyczne były tragiczne i do godziny popołudniowych, 17, jeszcze nie było żadnego gołębia, dopiero później zaczęły przylatywać. Natomiast dzisiaj mamy godzinę, jest około godziny 10, gołębie te zostały wypuszczone o 6.30, tak? Tak. Tutaj kolega Zygmunt nam powiedział, właśnie kolega Grzegorz, jeszcze tak przedstawimy od razu. I spodziewamy się lada moment, że będą już pomału przylatywać. Ale w międzyczasie jeszcze tutaj opowiemy trochę o hodowli właśnie tutaj kolegów. Proszę bardzo, może parę słów o hodowli powie najpierw kolega Zygmunt. Proszę bardzo. Nasza hodowla się wywodzi z hodowli gołębi sprowadzonych z Hamburga w 1987 roku od ojca brata Zygmunta Wolerta. To był czołowym hodowcą w Hamburgu. Można powiedzieć, że mamy już utworzoną własną linię gołębie. Mamy to ponumerowane. Jest linia numer 1, linia numer 2 i numer 3. Linia numer 1 to jest wywodzi się z gołębia Cichosz, gdzie mamy bardzo dobre lotniki. Numer 2 linia Mulemans i numer 3 ostatni nabytek w 2007 roku. To są gołębie rasy Schellens. A w ogóle cała hodowla wujek sprowadzał od Karla Fabera, który był 45-krotnym mistrzem Hamburga. I tak lotujemy od 1987 roku. Po sprowadzeniu tych gołębi od razu pokazały się wyniki w oddziale Starogard Gdański. Osiągaliśmy najlepsze wyniki na lotników mistrza oddziału jeszcze przed podzieleniem na naszego oddziału. Na dzień obecny prowadzimy w oddziale starogardzkim we wszystkich punktacjach, to jest w oddziale z punktacji narastającej. Mamy na chwilę obecną najlepszego lotnika, prowadzimy w lidze, mamy pierwszą, drugą, trzecią ligę i również prowadzimy w sekcji. Tutaj może jeszcze o hodowli powie nam tutaj kolega Grzegorz, czym się kolega zajmuje w hodowli? No głównie po pracy zajmuję się oblotami, wiadomo, trzeba gołębie nakarmić, napoić, jak to bywa w każdej hodowli. No i głównie treningami zajmuję się po pracy, jak mam czas wolny, to spędzam tutaj właśnie u ojca w Linowcu, nie? Czyli tutaj tak dobrze jest, jak dwóch się zajmuje, jest dużo łatwiej wtedy. I teraz na ten lot przygotowaliście ile gołębi? 35 sztuk, proszę. 35 sztuk, a wśród tych gołębi jest ten lotnik, o którym tutaj tata wspominał? Tak. I co to jest za gołąb dokładnie, można wiedzieć? To jest z linii właśnie tego Cichosza, nie? A iloletni to jest gołąb? To jest 09 rok. Tak, jeszcze przypomnijmy, tak jak tutaj koledzy tak zasygnalizowali, do dnia dzisiejszego mamy już w oddziale, to jest Starogard Gdański, Kociewie, to jest oddział o numerze 074, przypominam, było już 13 lotów i po tych wszystkich lotach, tak jak kolega wspomniał, we wszystkich klasyfikacjach są na pierwszym miejscu i tak myślimy, że ta pozycja po dzisiejszym locie będzie utrzymana, tak? No to się okaże, wiadomo. To się zobaczy. Teraz to są tylko gołębie. To są tylko gołębie, tutaj jeszcze pokażmy tutaj... Koledzy przyszli też kibicować, tutaj mamy kilku kibiców, to też hodowców tutaj z oddziału Starogard Gdański, tak? Tak. I przyszli też popatrzeć. No tutaj ja mówię tak, jak wam się udało dzisiaj, ponieważ tutaj warunki są takie, że no, można liczyć na normalny lot, natomiast wczoraj, gdyby były wypuszczone, co potwierdziło się tutaj w oddziale Nowe, w oddziale Czersk, że niestety te warunki były trudne i co też świadczy o tym, że mała ilość gołębi z lotu powróciła. Natomiast tutaj liczymy, że z tych 35, które zostały wysłane na lot, większość wróci. Ale w międzyczasie, nim będziemy czekać na gołębie, może pokażemy tutaj, jak wyglądał kolegów w gołębnikach, tak? Przejdziemy tutaj może, no zobaczmy. O, kolega Zygmunt nam pokaże. Tu jest gołębnik wdowców. W tym sezonie zaczęliśmy lotować 15 samiczek, 15 samców. To są pozostałe, które samiczki doszły z maratonu. Na chwilę obecną z wdów mamy z 15 stracone tylko dwa samiczki. Ze samców zgubiliśmy 3 sztuki, bo 2 sztuki tu jastrząb nam wziął z wdowieństwa, które... W sumie 5. Tak. A iloma gołębiami zaczynaliście całkowicie sezon i całkowitą ilością? 105 na spisie było. 105 na spisie. A teraz ile zostało? 35? Nie, to jeszcze... 70, to się jest gniazdówka. Aha, tu jeszcze pokażmy, możemy zobaczyć? Zobaczmy. O.
tam jest drugi jeszcze boks. Tam jest jeszcze drugi, on podobnie jest zorganizowany, jest tam jest chyba przygotowany też na wdowieństwo, tu będziemy po lotach, będzie przerabiane wszystko. Także po sezonie lotowym chcemy zrobić 32 cele, tak żeby mieć 64, na przyszły rok 64 wdowce. I stan z mniejszymi, no mamy, można powiedzieć, że trochę za dużo gołębi młodych uchowane, bo na uzupełnienie gołębnika nam tu maksymalnie, jeżeli ten lot by był udany, wystarczy jakieś z 10-15 gołębi młodych, żeby dokoptować do stanu takiego, który was zadowala. Rozumiem. A jeżeli już mówimy o gołębiach młodych, teraz się sezon skończy, za chwilę ostatni lot mamy, teraz gołębi starych, będzie chyba 2 tygodnie przerwy i zaczną się loty gołębi młodych. To ile tych gołębi młodych macie w tym roku do lotu przygotowanych? 77 jest. 77 i liczycie, że dużo zgubicie, tak? Chcecie dobić ostrą selekcję? No wiadomo, była taka wersja, że ma być tylko uchowane 50 sztuk, ale wiadomo, zawsze coś się doobrączkuje i tak to nam tutaj w tym roku wyszło. A w poprzednich sezonach w lotach gołębi młodych jak wam szło? Dobrze? No to zależy właśnie, czy z chorobą młodych też był, jak zależy, jak to się ułoży, nie? Bo to jest zdrowie młodych jest tutaj najważniejsze, można powiedzieć, jeśli chodzi o loty gołębi młodych, nie? Ale były też lepsze wyniki, były i gorsze, wiadomo, jak to bywa w młodych, nie? A o zdrowie jak dbacie, to staracie się używać naturalnych produktów, czy tak bardziej też takich teraz, antybiotyków, teraz, chemii jakiejś? Teraz cały czas młode są na naturalnych rzeczach, nie? A jakich firm takich na przykład używacie Zenek tutaj? Zenek jest Natural Mix, Zenka jest ocet jabłkowy, oregano z tego, no. Z Dewerda, takie po prostu naturalne rzeczy. Rozumiem. I raz w tygodniu podajemy, no to raczej chyba mało który hodowca to używa, maślankę, litr maślanki rozrabiamy. Takiej mrągowskiej? Z wodą. Tak jest. Takiej mrągowskiej, rozumiem. I teraz w tygodniu na zakwaszanie. Tu jeszcze już przejdziemy może tutaj kawałek od strony frontu. Pokażmy jeszcze jak wyglądają tutaj gołębniki, bo to są gołębniki lotowe tutaj, tak? Tak. Od prawej strony patrzymy tutaj. Z tyłu za kolegą Zygmuntem i Grzegorzem jest gołębnik drugi lotowy, a gołębnik rozpłodowy gdzie macie? Tutaj mamy w tej chwili, ale to jest też gołębnik do rozpłodowy, do przerobienia. A ile wszystkich gołębi razem macie w rozpłodzie i na loty? W rozpłodzie mamy 60 gołębi. I co tu jeszcze można powiedzieć? No na pewno część gołębi zostanie odstąpiona kolegom. Bo tu jeszcze na temat tych gołębi można się wypowiedzieć, że syna żony, kuzyn, ma od nas też nabite gołębie, Marcin Mądrachowski. W jakim oddziale lotuje? W 074, też jest czołowym hodowcą i można powiedzieć hodowcom, którym udostępnili nasze gołębie, też sprawdzają. Wracają na czołowych miejscach w naszym oddziale. Rozumiem. To nic, będziemy czekać dzisiaj na przyloty tutaj, zobaczymy może jak siadają, a teraz na chwilkę już przerwiemy i będziemy czekać, tak jak wspomniałem, na te gołębie. Dziękuję bardzo. No i doczekaliśmy się pierwszego gołębia. Mamy godzinę. Która godzina jest? 28. Grzegorz? Która? 10.28, a były wypuszczone o 24, tak? Czyli o 6.30 były wypuszczone i pierwszy gołąb teraz mamy 10.28. Czyli praktycznie 4 godziny w locie. A dystans był 340 km, tak Grzegorz? Tak, tak. Tak. No to mamy, który, co to za gołąb jest? To jest ten lotnik, o którym mówiłeś? To jest jego półbrat. Chodźmy zobaczyć go. On tutaj w jakim stanie jest? On już nam tutaj jako roczniak. To ten ciemny? Tak, nie tamten. Nie, tamten co skoczył, widzimy. Do gniazda. Teraz to był 12 konkurs dzisiaj, nie? 12 konkurs. Tak. I to jest też z tej linii właśnie od dwójka tam z Hamburga, tak? Dokładnie. Czyli po tych gołębiach Karel Faber. I tam jeszcze jest Szelens też w tej linii by się odnalazł, nie? I ten gołąb był dwukrotnie pierwszy w oddziale. Dobrze. W tym roku. W tym roku? Tak, na takich lotach też krótkich czy długich? To był 500 i 300 też. Aha, czyli podobny dystans. Tak. No to dobrze. Popatrzmy jeszcze gołąb ciekawostka. To jest takie, przyszedł z kierunku nie tego, którego były loty organizowane, ale tu jak koledzy wspomnieli, tutaj jest charakterystyczne, że one nigdy z kierunku do was nie siadają, tak? No, one wracają z kierunku Czcińska u nas. Tak jakby wracały, no nie wiadomo, czy lecą stroną pelplińską, czy stroną tutaj Godziszewo, Trzczewnie. Ale z zachodu, stąd z kierunku, z którego są organizowane loty, się ich raczej nie można nigdy spodziewać. Nie, nie. To można ukierunkować się na stronę właśnie tutaj północny wschód. Dobrze, popatrzmy jeszcze z niebo. Na razie nic nie ma, ale już pierwszy gołąb jest. Ale z oddziału jeszcze chyba nikt nie meldował, że tutaj nie, nikt nie dzwonił. Nie, na razie koledzy nie dzwonią. Jesteśmy umówieni, jeżeli by ktoś coś miał, to... A wy tu macie gołębnik... Ja im daję sygnał albo oni... A wy tu gołębnik macie położony najbliżej w stosunku do innych? Właśnie jest telefon. O, zobaczmy kto to dzwoni. Kolega Tadek, kłód z tego samego punktu. Słucham, Tadku. Ja mam jednego.
Jednego masz też, tak? Czyli no widzimy, że dwa gołębie to są, tak? No, jak coś będziesz wiedział, to zadzwoń, nie? A jak będę miał drużynę, to też ci zadzwonię jeszcze, nie? No, na razie. Kolega Tadek, gdzie ma gołębnik położony? Łapiszewo. Łapiszewo, czyli tutaj parę kilometrów w kierunku na Starogard, tak, jakbyśmy stąd jechali. No dobrze, popatrzmy dalej, będziemy czekać na kolejne gołąbki. I mamy kolejnego gołębia. Widzimy on tutaj też z tego samego kierunku przychodzi. O, widzimy, jak tutaj ląduje. No, zobaczmy, tak. To jest ten, który lotnikiem jakim super jest u was? Nie, nie, to jest samiczka akurat. Samiczka, tu zobaczmy, nakrapiana taka. No, i to jest właśnie jej gołębnik, tak? Nie, nie, nie. To jest wdowa powinna na tego małego wejść. Ale się odpinie. Ale, aha, bo ona tam siedziała. To jest też z tych gołębi Karla Faber? Po czym tam chyba będzie? To jest, bo tu jest linia, w niej akurat jest linia de Klak. Jansen można powiedzieć, no, 7, i nie? Ten Cichosz, co mówiłem, z tej linii numer 1. Nie? No, czyli mamy już dwa gołębie. Jest trzeci. I trzeci, o, nadlatuje trzeci. I tak samo, wszystko z tamtego kierunku. Widzę, to jest jednak reguła. O, zobaczmy tutaj gołąbka. Mulemanko. To jest z linii Mulemans, nie? No, czyli trzeci gołąb już jest. Czekamy tylko, aż się odbije. Zobaczmy, tutaj my dość blisko stoimy w lotu, w kilka metrów tylko, a te gołębie się, o, odbiło już chyba, tak, też, nie? Tak. A te gołębie się wcale nie boją tutaj, czyli są przyzwyczajone do kontaktu tutaj z hodowcami. Tu jest, kolego, ta sprawa, że jeżeli teraz zostały gołębniki obniżone, można podnieść nawet pod sam wlot i gołębie siadają, nie mamy z tym problemu. Bo mieliśmy kiedyś wysoko gołębnik na 4 metrach, to właśnie były gołębie bardziej... Dzikie takie. Tak, dzikie, płochliwe. No nie, były chyba przyzwyczajone do obecności człowieka i tak po prostu trochę... I trochę więcej czasu poświęcamy teraz tym gołębiom. Ja coś tak lekko leci, puściłem wyjazdy do Niemiec, do samochody. Nie, to chyba nie, ale ja wiem. No tutaj tak... widzimy, o, tu jeden chyba jest. Ale leci, dalej leci. Dziki to jest. To dziki? Aha, czyli to nie ten. Nie teraz. Nie nasz. Nie, to inny gołąb jakiś tutaj. Mamy 3 gołębie tutaj u kolegi Wolerta. Także jak się nazywa, będziemy czekać na następne. No, jest już 4. gołąb. Gołąb krąży tutaj w niebie, jest bardzo wysoko. Coraz bardziej się zniża. O, zobaczmy, jak pikuje. O, tu, proszę bardzo. To jest gołąb rasy Szelens. O, zobaczmy. Białolotek taki niebieski. Samiczka. Samiczka ma troszeczkę skrzydełka opuszczone, może bardziej zmęczona jest już. Ale to też nie ma co się dziwić. Tak? No, mamy sygnał. Co? Ale idę dalej. 4. Od kolejnego hodowcy. 7 masz, to ładnie. Kto to ma 7 gołąb? O, następny, tu zobaczmy, jest kolejny gołąb. Od Perpina idą, wiesz? Też rasy Muleman samiczka. Dobra, no na razie. Przez 5. Kto tam ma 7? Martin teraz dzwonił. Teraz mu spadły chyba 4, że ma 7 w sumie gołębi, nie? Ten Marcin przed... Mądrachowski, tak. I mówi też, od lewatorów od tyłu wali, nie? Czyli po prostu tak jakby przele... Następny. I jest następny. O, widzimy, się pojedynczo schodzą. Też Muleman. Nie mamy takiego... Muleman. Tak rozpędził się, to wyhamować nie ma. Tu mamy... To jest gniazdówki gołąb. Z tego drugiego gołębnika, tak, na którym siadł teraz, tak? O, zobaczmy, tak on wygląda. No, dzisiaj nam się udało. Z tą pogodą to wygraliście. Nie tak, to, co możemy, wczoraj. Możemy podziękować prezesowi za podjęcie takiej odważnej decyzji. Rzadko się spotyka ludzi w zarządzie, którzy konkretne decyzje podejmują i stanowcze. Nie? To się opłacało, bo widać, wczoraj były bardzo duże opady atmosferyczne, zarówno i tutaj na miejscu, i po drodze, i tych gołębi mało dotarło. Tutaj rozmawialiśmy dzisiaj rano z kolegami z oddziału 059 z Dynia Chylonia. Oni tam chyba dzisiaj rano mieli już tylko 8 gołębi. Wprawdzie mieli lot taki daleki, 750 km, maraton, ale ilość gołębi jest też bardzo mała. No, widać, że ta pogoda gołębiom w locie nie sprzyjała. Tutaj natomiast mamy już... To jest 5 gołębi, tak? Czy 6? 5 gołębi już przyleciało. 6, przepraszam. 6 gołębi, a my czekamy na kolejne. Idzie. Długo nie musieliśmy czekać, mamy już kolejnego gołębia. I tak samo z tego samego kierunku przyszedł, co poprzednie. On tu sobie jeszcze w niebie krąży, zobaczmy, o, tutaj do lądowania się zbiera. O, i tak, zobaczmy. Tu koledzy znają swoje gołębie na wylot. 7, 8. O, już jest kolejny. Tylko tego chyba jeszcze nie odbiło, tak? O, ten dopiero odbija. Na razie. A tu już krąży kolejny. O, zobaczmy, siada.
kolega Tadek Kuc też już drużynę zamknął, 5 gołębi. A cały oddział w tym roku, na ten lot ile oddał gołębi? No ciężko powiedzieć, bo mamy dużo punktów wkładań, nie? Ale myślę, że gdzieś w granicach 2000 gołębi. Poszło, tak? Aha. Co, odleciał? No, zdarza się. Ale odbiło go? Nie. Nie jeszcze, o to nic. Poczekamy. O, chwilę o, jest już z powrotem. Zobaczmy go sobie. Chwilę pokrąży zapewne i za chwilkę będzie... Za mało kilometrów dla niego. Siadam. O, i sobie tutaj... zaraz wgruchał. Ale nie wyszedł. On musi na antenę siąść, żeby go odbiło. Kolega Zygmunt tam podchodzi, go wabi. O, zobaczmy. Widać, nie jest wypłoszony. Do swojego idzie. O, i teraz już odbiło go. Także to jest chyba 8 czy 9? 8. Tu zobaczmy, koledzy latają na systemie Unikon, tak? To jest popularny tutaj u was Unikon i Bricon chyba najbardziej, co? No dużo jest też Wizjonów. Wizjonów jest też dużo tutaj, polskich systemów. No, zobaczmy. Chmury takie ciemne są, ale deszcz na szczęście żaden nie pada. Gołębiom się dzisiaj, powiedzmy, udało, nie to co wczoraj. I już mamy kolejnego gołębia. O! To samiczka, tak? Tak. Samiczka. Panta to jest, nie? O, zobaczmy na ta bez zwłoki. Siadła na klapie i też już wchodzi do gołębnika. O, ale nie chce, nie, jeszcze tam się waha. Jest, już odbita, nie? Jest, tak. O, następne. Dwa są. O, i dwa kolejne mamy. Ten drugi nie jest. Chyba. Także przy tym tempie to szybko nazbieramy te 35, które poszło na loto. Zobaczmy, o, tu leci. Szybko nazbieramy. To może być. To jest ten lotnik, tak? Albo ten 06. Zobaczmy, o, tu. Albo to jest właśnie ten lotnik. Tak, to on jest. To jest ten lotnik, o którym wspominałeś, tak? Tak. O. Jeżeli zdobędzie konkurs, to zdobędzie najlepszego lotnika naszego oddziału. To by miało na 14 wkładań, 13 konkursów. Rozumiem, a na którym locie się zawiesił? Drugiego, to całkiem inne gębie przeleciały, drugi lot. Gębie były wypuszczone później, nie? Tak. Chyba około 12 było wypuszczone coś. Albo tak, około 12. Mm-hmm. To zobacz. Jest następny. O, ale tu, zobacz skąd. O, ten z innego kierunku już przyleciał. No. Ten przyleciał z tego bardziej zbliżonego do naturalnego. O, poczekamy chwilę. O, tu jest. To połowy jest, tak czy nie? Dwa są już nawet. Grosny chyba to jest ta strata. Nie, to jest niebieski. Nie, groch. Nie, groch, tak. Samiczka też. I tu też. O, ten nie zwlekał. Wszedł od razu. To jest para parzysta. To razem na locie tak. Były i razem sobie tak. Wróciły. No. Jest następny gołąb też, o, zobaczmy. Ale jak się składają, nie? Tak. O, och, kurde, ten się nie zastanawiał ani przez sekundę. I następny, no to pięknie przylatują. Te 35, tak jak wspominałem, to chyba dość szybko nazbieramy. Może tam któryś nie wróci, ale raczej bądźmy dobrej myśli, że większość powróci w miarę szybko. Chodź. I na razie jest niebo puste. Ale nie tam, nie, to nie, to tam jest inny. Poleciał tam obok. Także na razie czekamy dalej. O, i już kolejny gołąb siada tutaj. Teraz ten klak. O, tak. Te tato się parowała tak pod tymi drzwiami zawsze. Czyli mamy tylko kolejne. Koledzy są zadowoleni, także liczą, że miejsce obronią, które tutaj mają do tej pory, przypomnijmy, prowadzili. I wszystko na to wskazuje, że tak też będzie po tym locie. Jest następny. O, jest już następny gołąb. O, daleko jest, także go nie widać. O, tu już teraz nam w obiektyw kamery wleciał, także go śledzimy pomału. Teraz w lecie loty są organizowane, tych gołębi jest dużo, ale w zimie chętnie sobie poglądamy te filmy, powspominamy, jak te gołębie latały. O, zobaczmy. To samiczka, nie? Tak. Roczną samiczkę. Tak. Też mieliście takie problemy z rocznikami, jak w większości oddziałów wspominali, czy tak, nie mieliście? Sezon dla gołębi rocznych jest nieudany. My praktycznie do pierwszego maratonu leciliśmy całym stanem gołębnika.
gdzieś wkładaliśmy w okolicach 100 gołębi i mieliśmy pierwszy lot 350 km, bardzo nieudany dla całego oddziału. I z tego lotu jeszcze brakuje mi 16 rocznych gołębi. No, tu mamy właśnie kolejne dwa gołębie i też przychodzą z tego kierunku, o którym wspominaliśmy. O, są wysoko, one jeszcze krążą. No niestety nie jesteśmy w stanie śledzić na bieżąco dwóch, ale tutaj jednego, który pięknie do lotu, tutaj do siada. O, tu ładnie siadły sobie. Zobaczmy. Dwa niebieskie, też para, nie? Nie, tak. A ja tu chyba samce. Tak. O. 10? No, coś takiego. To jest ile teraz już gołębi? Gdzieś 15 gołębi razem będzie, co? Czegoż zobaczmy. Zobaczmy na zegarze, ile jest. 18 gołębi. 18 gołębi mamy z 35, czyli już połowę minęliśmy. I to w miarę szybko weszły wszystkie. Którą mamy godzinę teraz? Za 17:11. Czyli około 20 minut już schodzą się, tak? Tak. O. Słucham. Tutaj widzimy, ktoś dzwoni. Kolega jakiś z oddziału. Gołębiarz. Ja mam 18 gołębi w tej chwili. Tutaj kolega informuje, ile tych gołębi już ma. Pierwszy był 10:34. 24. Przepraszam, 24 Grzesiu mnie tu poprawia, wiesz? No. Piątka Grzesiu, który Jarek się pyta? 33 chyba, wiesz? Tu zaraz będziemy wiedzieć dokładnie. 32, tak? No. To na razie. 38 jest 14 sztuk. I czym się kolega mógł pochwalić, ten co dzwonił? Kolega Jarek ma drużynę mniej więcej w tym samym czasie zamknięte. To widocznie gołębie doleciały w porównywalnym czasie. Tak. Dobrze. Nic. Czekamy na dalsze gołębie i wierzymy, że tutaj za chwilkę się pojawią. No i jeszcze jest kolejny gołąb. Temu się tak widać nie spieszą, tam krąży jeszcze sobie swobodnie. Też przyszedł z tego kierunku, powiedzmy niewłaściwego w cudzysłowie, ale to jest tutaj normalny kierunek dla tego gołębnika. O, tam w słońcu teraz tak było przez chwilę. O, ale tu widzimy, coraz niżej zbiera się do lądowania. O, tu zobaczmy go. O, sobie siadł. Samiczka. O. No, już teraz weszła. Odbiło, już słyszeliśmy. Jest kolejny. 19 gołąb, czyli już połowę też minęliśmy. Ale zaraz podejrzewam, będą następne. Długo nie musieliśmy czekać. Jest kolejny gołąb, to będzie 20. On tutaj za domem jest z tyłu, ale za chwilkę tutaj podleci. Oj. O, przeleciał, coś go nie widać chwilowo. Nadmiar energii. Może jastrzub z jaskółki zaczęły krzyczeć? O, jest, tu jest, jest. O, mamy go tutaj. Krąży, jeszcze nie jest taki zmęczony. Skierujemy kamerę na wlot, on tu powinien się zaraz pojawić. O, właśnie go tu mamy. Ale widać, lot go nie wyczerpał. Może leci z powrotem. O, jeszcze sobie kilka kółek. O, idzie następny. O, tego może ściągnąć ładnie. Ty kurwa, Kasia, nie będzie. Jest, też bardzo wysoko. Ja go widziałem normalnie jak muchę takiego małego. Czyli mamy dwa w powietrzu. Nie, tamte idą na latę, to nie jest. To inne. No nie, sąsiada to są, to nie jest. Pod biblotem. Mamy dwa gołębie w powietrzu, które tutaj krążą. Ale może te są siada. Tam jest jeden też, nie? Tam siadał i się podbił, no to ale to jest właśnie ten. Może być jastrzubka albo coś i ten jastrząb. Teraz słońce zaczęło intensywnie świecić. Dobra. Dziękuję. Polecie na starogę. Będziemy zobaczyć. Ale jak leci tam, lecie na starogę, to leci tu, zobacz. Jakie koło walną. Może jastrząb, wiesz, albo coś? To kolega zastanawia się, czemu on tak zrobił. Tu lecę 2-3 i jeden co stąd. O, są w powietrzu, są tu, tak. Jest, 3 gołębie są w powietrzu. Teraz zobaczymy, może się zdecydują wylądować. Fakty jest tam leci. Fakty tam leci. Tu kolega kibic, ale też hodowca. Gdzie kolega lotuje? Też w tym oddziale? Oddział, sekcja Skarszewal to jest rozwiązana, a oddział Starogard. Starogard, ale lot tam sekcja istnieje cały czas. Tam dzisiaj chyba impreza nawet jakaś jest, nie? To jest, nie, to nie jest sekcja, tylko to jest taki punkt wkładań Starogard. Tak, no, tu zobaczmy, gołąbek jest. Tak, 4 są. O, 4 gołębie. O, proszę, zobaczmy, siadają kolejne.
Cztery ładnie teraz przyszły. Tak. Tą ciemną samiczkę po locie kolega Piotruś zabierze, to jest mój wujek, nie? Także dwie samiczki starsze, które mieli trochę konkursów, zrobiły w tym sezonie, to do hodowli. To kolega też w tym samym oddziale lotuje? Też. Tutaj w Starogard, czy? Tak, tak. I też w sekcji Starogard, czy w sekcji innej? Tam Pelplin. Łapiszewo, tak? Rozumiem. Zobaczmy. O. Już jest grubo, ponad 20-25 kg. Zobaczymy zaraz. Ale gdzie na lot nie dawaliście gołębi? Nie, ja byłem w Niemczech chwilowo. Aha. Nie mogłem dać, bo rozumiem. Ale zawsze wieczorem. Przyjść, pokibicować tak. Tutaj. To jest dobrze. 23. 23 gołębie, czyli brakuje jeszcze 12. I zobaczmy. Roczniaki przyszły jakieś tam? Czy, tak. Czy teraz nie dawałeś roczniaków żadnych? Nie, był. Roczniaków było wolone gdzieś z 8 sztuk. I ile jest ich? No musiałbym zobaczyć, sprawdzić. Ale nie ma czegoś takiego, że jakoś się nie sprawdziły? Nie. To jest lot, można powiedzieć, łatwy. Także myślę, że może jakaś sztuka z roczniaków brakuje, nie? Mhm. Ale ogólnie jest udany lot. Także mamy 23 gołębie. I czekamy na te 12, które jeszcze nie doleciało. No i mamy kolejne dwa gołębie. To będzie razem już około 28 gołębi, tak. Razem, nie? 28 gołębi zostało, czyli 7 gołębi. Ale się odbiło. Nie wygląda, żeby były zmęczone. Podejdziemy, zobaczymy tutaj na zegarze. 26 jest. 26. To tam coś przeoczyliśmy, ale to nic. Będziemy czekać na następne. Pogoda na szczęście zaczyna się robić taka słoneczna bardziej. Wiatr zwiewa te chmury, przegania je. Sprzyjające gołębiom. No, sprzyjące gołębiom będą coraz lepsze warunki. Chyba oby tylko takiej patelni nie było, takiego intensywnego słońca. Ale będziemy czekać na następne gołębie. I kolejny gołąb, czerwony taki. Mule masę chyba, nie zgadza? Tak. Tak. O. I siadł kolejny gołąbek. Nie zmęczony prawie. I też wszystko z tego samego kierunku. Tak. Tak jakby oni przelatują, od tyłu wszystko. Przelatują i wtedy wracają po prostu. Tak. No. O, tu widzimy. Teraz wejdziemy do gołębnika, zobaczymy jeszcze jak one szybko zregenerowały siły, czy nie. Zobaczymy w jakim są stanie. A na razie czekamy na kolejne. No i mamy kolejnego gołębia. Już tak troszeczkę wolne się schodzą, ale ciągle dolatują. Zobaczmy ją. Niebieska samiczka. O, weszła, odbiło ją. Także nie zostało już tych gołębi dużo. Dosłownie tylko kilka sztuk, na które czekamy. Zobaczymy, może jeszcze nim tu będziemy siedzieć, dojdą. Jak nie, to spokojnie już do wieczora powinny dojść. Można powiedzieć, że lot jest udany, nie? Tak, to też dopiero po obliczeniu. Następny. Jest następny, o, widzimy go. O. No, jest udany, można powiedzieć, nie? O, zobaczmy, tutaj ten gołąb krąży nad gołębnikiem. O. No. Co? Tak jest, no, narka. A to jest bez ogóle. No. Koledzy już go poznali. To jest gołąb, który mi wrócił z maratonu, został mu wyrwany ogon. Znaczy na maratonie mu gdzieś tam zgubił? Tak, i odrósł mu trochę i... Ale ostatni radzi sobie. Miał sobie poradzić, nie? Żeby mieć miejsce na zimę w gołębniku. Aha. Jest to bardzo dobry gołąb, który ma 8 konkursów. Rozumiem. Zobaczmy jeszcze, ile już tych gołębi tutaj jest. Mamy razem 29 gołębi, czyli 6 gołębi jest jeszcze w locie. Także... Większość przyleciała. Zobaczymy, może coś doleci. I doczekaliśmy się kolejnych dwóch gołębi. Jeżeli one siądą, to będzie już razem z nimi 31, czyli na locie... Nie, ten drugi nie jest. A, nie, tutaj. Nie. Tu widzimy ten jeden siat, odbiło go. A ten to chyba nie jest stąd, jak koledzy mówią. Nie. No ale tak leci tu. Ja go wykopowałem już w powietrzu. O, tu leci, o, ten jest. O, jest, rzeczywiście. Przelatuje kolejny. To w ciągu godziny mamy ponad 30 gołębi, co? Jest 11 ile? 22. Czyli mija właśnie godzina od przylotu pierwszego gołębia. On 24, czyli niecałe, jeszcze 2 minuty zostało. Mamy w ciągu godziny 30 gołębi tutaj, ale jeszcze jeden w powietrzu, czyli powinno być około 31 gołębi. O, tutaj widzimy, on tam zaszedł od tyłu. O, ale siada. Nie.
teraz twoje, bo mojego szkoda. Ciche sterologo. Zobaczmy. A to leciał na sterologę, to wiesz, o. On leciał do rynku, tylko się i wszedł. Czyli 31 gołąb, zostały tylko jeszcze 4 gołębie. Także jest lot, można powiedzieć, udany. Udany, tak. Udany. Zważywszy jeszcze na to, że i tak przychodziły 31 gołębi, 4 brakuje tylko. Tak. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze. Tutaj się właśnie kibice z zainteresowaniem może się dopytują o wyniki. Kompletu, może się doczekamy, zobaczymy. Będziemy czekać. No i w dniu dzisiejszym właśnie tutaj kończymy relację z lotu gołębi, którego byliśmy obserwować u kolegów wollertów. Zygmunta i nieobecnego tutaj Grzegorza. Grzegorz musiał iść do pracy. Natomiast podsumowując lot, możemy go udać. O, jeszcze te, o te dwa gołębie zobaczmy. O, 33 gołębie będą, jeżeli wejdą. Już chcieliśmy zakańczać, a one jeszcze, czyli zostanie tylko dwa gołębie jeszcze, co nie doleciały. Także lot, można powiedzieć, jest udany. Serię tam, jak sprawdziłeś, to mieliśmy zakończoną piątkę. 24. 24 zaczęliśmy, 33 skończone. Tak, a teraz mamy już 20 po 11, czyli można powiedzieć, w godzinę się zleciały 33 gołębie, czyli na 35 będących w locie jest to bardzo dobry wynik. Liczymy tutaj, nie wiem, jeszcze oficjalnych wyników nie mamy, ale wszystko na to wskazuje, że pierwsze miejsce, które koledzy mieli tutaj do tego lotu, też po tym locie utrzymają, no i tego im życzymy właśnie, a kolegę jeszcze na pewno odwiedzimy. Tutaj kolega wspomniał, że teraz, kiedy dokona przeglądu, będzie miał kilka gołębi wartościowych takich lotników na sprzedaż, bo też zależy mu na tym, żeby troszeczkę hodowlę zredukować i również troszeczkę gołębi młodych, ale już takich przelotowanych po lotach, jeżeli zostaną, to też będzie można sobie tutaj u kolegi nabyć. Także zachęcamy do wchodzenia na nasze strony i tutaj życzymy koledze jeszcze, wprawdzie dwóm, Zygmuntowi i Grzegorzowi, ale Grzegorza nie ma, tak jak powiedzieliśmy, musiał iść do pracy. Tutaj życzymy koledze udanych, równie co na loty stare, tych lotów gołębi młodych. Także dobry lot i do zobaczenia. Dziękuję.